wciąż do Niemiec. Tu chyba. Dostaniemy się tam. Słyszysz? Hej, jak tam? Ma, łap. 396 ludzi. Głównie kobiety i dzieci. Słusznie zrobiliśmy, co? Są tam cywile? Nic. Broń nas, Panie Boże. Wielka szkoda, że nie możecie nam teraz pomóc. Dajcie trochę tych ładunków wybuchowych, jeśli jakieś macie. I solidną gablotę. Mamy nie zamoczyć się w deszczu, co nie, reker? Hej, piechota zmotoryzowana w zasięgu. Wtop się w tło. Ktoś widzi, gdzie jest nasz budynek? To dopiero pogoda! Lej mi nawet nie. Tak, wziąłem! Wiadomo, że storm będzie się nasilać? Reker, na strop! Wolne miejsce przy plaży! Odpój tam! Macie przeżyć. To rozkaz. Drek, ty i ja. Atak synchroniczny. Otwórz drzwi. Chcieli mnie wyruchać, ale nie makują. Tak bywa, jak człowiek się 1000 metrów czołga przez ściek z dziurą w brzuchu. Jestem Hanna, a to jest mój mąż. Dzięki za pomoc. Mój mąż jest ranny. Musi odpocząć. Potrzebny jest lekarz i to szybko. Wsiłam się. Garrisona. Z nim o tym gadaj. Nie chcesz mi zaufać? Wierzę, że kłamie? Tu jest niebezpiecznie. Jak będziesz rzygać, celuj w przeciwników na ziemi. Poznali go. Wieść się rozniesie. To Chang. Ma okręt gdzieś na północ od nas. Pierdolony stan wyjątkowy dla miliarda ludzi. Są naprawdę wkurwieni po tym, jak zabito się. Breker. Sierżant Dan powiedział, że gdyby coś mi się stało, ty powinieneś dowodzić oddziału. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. 3 dni temu Ruscy wzięli lotnisko. Następne jednostki są w drodze. Mamy resztki zapasów i 12 razy mniej ludzi. Dlatego nieważne, czego potrzebujecie, absolutnie nic mnie to nie obchodzi. Odłóż to, bo nic z ciebie nie zostanie. Mówią, że coś wiesz. Ej, sierżancie, obudka. Jesteś Amerykańcem, pamiętaj. Myślisz, że ojczyzna się o ciebie upomni? Nawet gdybyśmy mieli palnik, zajęłoby to nam 9 minut. Woda się podnosi. Zanim ich wydostaniemy, będą martwi. Idziemy, to rozkaz! Ja tu dowodzę!